otworzyłam pewnego pięknego ranka nową Trybunę Polską i ze zdziwieniem przeczytałam o planie pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Sądziłam, że dotyczy to jakiejś nieokreślonej przyszłości, a potem z równym zdziwieniem dowiedziałam się, że za kilka dni Rada Miasta jakby przyklepała coś, co było według mnie tylko w sferze jakichś planów czy zamieszeń. Bezprecedensowy zamach na majątek sąsiednich gmin zadziwił wszystkich i wzbudził powszechny protest. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski nadał mu chwytliwą nazwę Duże Opole i nie przedstawiając żadnych konkretów, postanowił swe dzieło sfinalizować. Zasada dziel i rządź znów znalazła swe zastosowanie. Skłócić mniejszość niemiecką z resztą społeczeństwa, pokazać wroga. Kto nie chce powiększenia Opola? Mniejszość niemiecka i walczący o zachowanie stołków cwaniaczki wójtowie. Wiceminister Patryk Jaki powtarza to za Wiśniewskim do dziś. Są dwie instytucje, które tracą na tym. To jest po pierwsze mniejszość niemiecka, a po drugie wójtowie obecni, czyli te stołki i to wszystko. Nie będzie stanowiska wójta i wicewójtów i tak dalej. Wypowiedzi pana ministra Jakiego dotyczące poszerzenia miasta Opola wskazują na to, że pan minister nie jest w ogóle zorientowany. Po pierwsze, jak funkcjonuje system samorządowy. Po drugie, co jest szansą dla województwa opolskiego i dla samego miasta Opola. I po trzecie, jest w głębokim błędzie, mówiąc o tym, że mniejszość niemiecka jest przeciwna mocnemu Opolu jako stolicy regionu. Pan minister nie do końca zna cały projekt, ponieważ w swojej wypowiedzi wielokrotnie sugeruje, jakoby to wójtowie mieli stracić swoje stołki. To sugerowałoby niejako, że mamy do czynienia z przyłączeniem całych gmin, a wiemy, że w tym projekcie nie chodzi przecież o to, aby przyłączyć całe gminy, tylko te najlepsze kawałki tych gmin, najbardziej atrakcyjne, które przysparzają niejako z dnia na dzień dobrobytu, a te gminy pozostają, czyli znowu patrząc z perspektywy regionu, pozostają w tej trudnej sytuacji. Przykład gminy Turawa. Zabieramy jej sporą część dochodu, którą dzisiaj ta gmina pozyskuje z podatków z centrum handlowego Turawa Park, ale zostawiamy jej problem jezior turawskich. Jak wiemy wszyscy jako mieszkańcy regionu, narzekamy, że te jeziora nie są takie, jakie byśmy chcieli, nie są takie czyste, nie mają takiej ładnej infrastruktury. Chcielibyśmy, żeby wójt, samorząd mógł tam więcej robić. Jeżeli ktoś chce okrajać, zabierać część dochodów, to niech też zabierze problem. Czyli jeżeli przyłączać Turawa Park, to przyłączmy też jeziora turawskie. Takie stawianie zaś problemu, że gdyby tutaj się zacznie dziać lepiej, i w ten sposób się zacznie dziać lepiej regionowi, no jest fałszywym, totalnie fałszywym stawianiem obrazu, bo rzeczywistość taka naprawdę twarda, ekonomiczna, pokazana, potwierdzona wieloma liczbami, które zostały przedstawione w ostatnich miesiącach, tygodniach przez tych wójtów, burmistrzów, przez starostę, pokazuje coś zupełnie innego. Straty, które powstaną w wyniku nieprzemyślanego powiększenia Opola, będą wielorakie i ogromne. Próbuje się jednak oszukać mieszkańców. Czy na tym projekcie jakakolwiek, czy chociaż jedna osoba straci miejsce pracy? I pan prezydent powiedział, że nie straci. Ba, powiedział, że podpisze takie zobowiązanie i podpisał takie zobowiązanie. W tak krótkiej wypowiedzi aż dwie nieprawdy. Prezydent Wiśniewski podpisał jedynie swój, jak go szumnie nazywa, kontrakt społeczny, w którym nie ma ani słowa o miejscach pracy, a wiadomo, że gminy pozbawione pieniędzy będą musiały szukać oszczędności od chociażby w Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, w którym bardzo prężnie działa ponad 60 sekcji, odnosząc sukcesy w wielu dziedzinach, nie tylko w kraju, ale także w Europie i na świecie. Przynajmniej połowę instruktorów trzeba będzie zwolnić. Ponadto nie ma tu mowy w ogóle o ościennych gminach, tylko o przyłączonych sołectwach. To tylko jeden z wielu przykładów, a nieprawda o tym, że nikt niczego nie straci, szczególnie ościenne gminy, powtarza się jeszcze przy okazji badań przeprowadzonych na zlecenie ratusza przez TNS Polska. Każdy przepytywany wprowadzany był w błąd stosowną formułką. To tak jak Państwo widzicie ci różne badania opinii publicznej, to tak uważam, że i mieszkańcy aglomeracji powoli się do tego przekonują. Tak? Poza tym tak zwanym mainstreamem mniejszości niemieckiej. A oto przykładowi przedstawiciele mainstreamu mniejszości niemieckiej. Jestem z pochodzenia lublinianinem. W Opolu pracuję, w Chmielowicach znalazłem dom i znalazłem świetnie funkcjonującą społeczność, dla której zacząłem pracować, gdzieś tworząc pewne możliwości porozumienia, zasypując jakieś granice, które powstały między ludźmi, między społecznościami, powodując, że
ludzie zaczynają się lepiej rozumieć i rozmawiać ze sobą więcej. Przyjechałam aż ze wschodu, z Zamościa, tu, za pracą, była praca. W gminie tej tak dobrze mi się żyje tyle lat. Będę obchodziła teraz 50-lecie w tym roku i chcę być w tej gminie. To naprawdę jestem w zespole, śpiewam już. Nam się te zespoły rozlecą. Jestem z Dobrzenia Małego, jestem tutaj dlatego, że walczę o swoją gminę. Jestem jedną z młodszych mieszkanek i wiem, że jest to co walczyć i będę walczyć. Dlaczego wszyscy twierdzą, że wieś nie może być bogatą wioską, w której żyje się godnie? Ja tego nie rozumiem i będę protestować, ponieważ przyjechałam tutaj 25 lat temu, żyje mi się tutaj super i tak łatwo my nie oddamy. Przez pół życia mieszkałam w Opolu i przez drugie pół życia obecnie mieszkam w Chmielowicach i uważam, że decyzja o przeniesieniu się do Chmielowic była najlepszą decyzją w moim życiu. Spotkałam tam fantastycznych ludzi. Nam się udało w ciągu tych lat wypracować coś naprawdę fantastycznego, jeżeli chodzi o Chmielowice, czyli nawiązać porozumienie zarówno z tą ludnością, która tam mieszkała z dziada pradziada, jak i z tą ludnością, która się tam sprowadziła kilkanaście lat temu, jak i z tymi, którzy sprowadzili się tutaj do nas zupełnie niedawno. I wszyscy oni dzisiaj bronią tych Chmielowic. Między bajki należy również włożyć fakt, że przedstawiciele aglomeracji przekonują się do planu Wiśniewskiego. Pozostają fakty, czyli wyniki konsultacji społecznych, które są porażające. Jestem przeciw. Odpowiedziało 4799 osób, co stanowi 96% ankietowanych. Jestem za, odpowiedziało 136 osób, co stanowi 2,7% ankietowanych. Liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się: jestem przeciw wyłączeniu z granic gminy Komprachcice, obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączeniu ich do granic miasta Opola, wynosi 5146, to jest 93,92% ogółu biorących udział w konsultacjach społecznych. Pośród osób głosujących 99,7% osób, które wzięły udział w głosowaniu, zagłosowało przeciwko podziałowi gminy Dobrzeń Wielki, przyłączenia jej części do miasta Opola. Jestem przeciw, opowiedziały się 19094 osoby, co stanowi 96,08%. Jestem za, opowiedziało się 525 osób, co stanowi 2,64%. Wstrzymało się od głosu 255 osób, co stanowi 1,28%. Wynik konsultacji potwierdzają badania przeprowadzone na zlecenie ratusza przez Instytut Śląski i na zlecenie powiatu przez Niezależne Biuro Badawcze. Tak, generalnie potwierdzają, choć odsetki są nieco niższe, no ale jest to spowodowane tym, że w konsultacjach biorą udział tacy aktywni, zaangażowani obywatele, no a ankieterzy docierali do również tych, którzy nie uczestniczyli w konsultacjach albo byli obojętni wobec całego projektu, ale i tak różnice są niewielkie, bo można powiedzieć, że jeżeli w konsultacjach powyżej około 90% było przeciwników powiększania Opola przez przyłączenie tych 12 sołectw, to w naszych badaniach ten odsetek wynosi około 80%. Wyniki są takie, że 83% mieszkańców powiatu opolskiego opowiedziało się przeciwko zmianie granic, projektowanej zmianie granic polegającej na wyłączeniu z obszaru 5 gmin konkretnych sołectw i włączeniu je w granice miasta Opole. Zwolenników takiej zmiany zidentyfikowaliśmy 17%. Ale to tak jak mówię, no jakby mniejszość niemiecka powinna też zrozumieć, ja tutaj jestem otwarta na współpracę, ale powinna też zrozumieć, że jej interesem, dużym interesem jest utrzymanie województwa opolskiego. Jeżeli Opole stanie się miastem powiatowym, nie ma województwa. I wtedy dla mniejszości to też jest potężny problem. Te relacje, które się już psują dzisiaj, międzyludzkie, kolejne pokolenie tego nie nadrobi. I nie odrobi tego. Bo kiedy byliśmy zjednoczeni, złączeni w obronie opolszczyzny, jak pamiętacie, nie patrzyliśmy na nic. Opolszczyzna dla nas była rzeczą świętą. To dzisiaj chcemy tą świętość jako opolszczyznę rozbijać, bo ktoś z zewnątrz będzie patrzył na nas, to powie, no tak, jakbym się już wewnątrz nie potrafił pogodzić, to nawet możemy sobie dzisiaj powiedzieć o to, że różne zakusy i tak dalej, jeśli chodzi o możliwość pozostania opolszczyzny, to takimi ruchami pana prezydenta mogą być rozpoczęte
dalsze rozwijanie województwa polskiego. Pierwsze negatywne skutki działań Wiśniewskiego już widzimy. Inwestor, który chciał budować największą i najnowocześniejszą szklarnię w Europie, w podopolskich Świerklach, wstrzymał się z budową. Mieszkańcy zainteresowanych gmin, którym Opole chce odebrać m.in. elektrownie, centrum handlowe, przygotowane z trudem tereny inwestycyjne, gdy samo miasto ma ponad 3000 niezagospodarowanych hektarów, protestowali najpierw u siebie w gminach. Z czasem protesty te przeniosły się do Opola. Odbyły się już dwie manifestacje, trzecią zaplanowano na 15 kwietnia. Prawdopodobnie pod urzędem wojewódzkim wyrośnie wówczas miasteczko namiotowe. Tak, pod urzędem wojewódzkim, bo mimo wszelkich protestów prezydent Wiśniewski wniosek o powiększenie Opola wojewodzie przekazał. Poprzedziło to karykaturalne głosowanie w Radzie Miasta, gdzie uzasadnienie tak ważnej dla miasta i regionu uchwały składało się z jednego zdania. Dotychczas poza banalną prezentacją opowiadającą o tym, jak to będzie pięknie po przyłączeniu sołectw do Opola, prezydent nie przedstawił żadnej symulacji, żadnego wyliczenia skutków, a wiadomo, że w wielu dziedzinach będzie to bardzo dla miasta kosztowne, a także dla gmin, które pozostaną okrojone. Negatywną opinię o sposobie prowadzenia sprawy i samym projekcie wydał Konwent Starostów Województwa Opolskiego. Specjalną rezolucję podjął Sejmik Województwa, jednak zafiksowany Wiśniewski po konsultacjach w Opolu, w których uczestniczyło zaledwie 6% mieszkańców, a 3% poparło jego pomysł, uważa się upoważniony do podejmowania takich decyzji. Sam sposób prowadzenia sprawy jest także skandaliczny, począwszy od faktu, że zainteresowani samorządowcy pozostający z Wiśniewskim w ścisłym kontakcie w ramach pracy w aglomeracji opolskiej dowiedzieli się o całym pomyśle z prasy, przez obelgi na portalach społecznościowych, traktowanie wszystkich niezgadzających się z planem powiększenia jak idiotów, kłamstwa, okazywanie pogardy, deprecjonowanie osiągnięć świetnie prosperujących podopolskich gmin i rozgrywanie mniejszości niemieckiej sprawia, że możliwość jakiegokolwiek porozumienia wydaje się coraz mniej realna. Ja może odczytam ten SMS, który dotarł, czy ta wiadomość, która dotarła przed chwilą do mediów regionalnych z ratusza, bo my sobie tutaj debatujemy, dyskutujemy, a w międzyczasie dociera taki oto na wiadomość MN, w domyśle mniejszość niemiecka, a duże Opole. Zapraszam na briefing prasowy z udziałem wiceprezydenta Opola poświęcony negatywnym ocenom projektu powiększenia miasta. Jutro, godzina 10. Jest to dla mnie osobiście jako przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemcy na Śląsko-Opolskim o tyle niepokojące, że ja mam takie poczucie, no tak, kończą się argumenty merytoryczne, to wyciągamy narodowe. Nie tędy droga. My po to wspólnie budujemy ten dom, wspólnie dbamy o te gminy, o nasze miejscowości, o nasz mały heimat, żeby nam się wszystkim tutaj dobrze żyło. Gminne media nazywane są przez najbliższego współpracownika prezydenta, obecnie świeżo mianowanego, protegowanego ministra Jakiego, dyrektora oddziału TVP, wójtowymi gadzinówkami, co kojarzy się jednoznacznie, to obraz retoryki Wiśniewskiego, popierany przez ministra Jakiego. W całym sporze dostało się opolskim mediom. My już nie wiemy, jak relacjonować. No, staramy się to robić rzetelnie. Dlaczego? Bardzo przykrym jest to, że pan minister łącznie z dziennikarzami próbują także robić sobie żarty z przedstawicieli mniejszości, mówiąc o tym, że aby to się udało, to relacje powinny być przeprowadzane w języku niemieckim, czy też po niemiecku. Ja powiem tak, my jako mieszkańcy ościennych gmin czujemy się bardzo często opolaninami i szczycimy się tym, że Opole jest stolicą naszego województwa. I my też w ten sposób chcemy pokazać, że to właśnie jako te gminy sąsiadujące mamy istotny wpływ także na jakość życia Opola, na to, że pojawiają się inwestorzy, którzy bardzo często pytają o ludzi znających język niemiecki, ale także i ta historia kultury pracy ludzi pochodzenia niemieckiego pokazuje bardzo wyraźnie, jaką wartością dodaną dla tego regionu jesteśmy.